Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, cieszę się, że możemy porozmawiać. Widzę, notatki są, rozumiem, że weekend... Zawsze są notatki. Zaczytane. Czytał pan trochę? Tak, oczywiście. A co pan czytał, te 230 stron? 230 stron czego? Programu PiS-ów? Nie, weekend szykowałem się do komisji Ambergold, tak. Ponieważ najsłynniejsza komisja śledcza zapowiadana przez PiS. Wiem, cicho jest o niej, bo trochę fiasko, tak można ją nazwać. Nawet taki hashtag pojawił się na Twitterze, fiasko komisji Ambergold. Ta najsłynniejsza pałka polityczna, komisja śledcza, która miała pogrążyć Donalda Tuska, która miała ukatrupić polityków Platformy. W czwartek Sejm i opinia publiczna miała poznać prawdę o przerażającej twarzy Donalda Tuska. No i ta prawda gdzieś tam się rozsypała im po drodze. Wszystko będzie po wyborach. Prawda jest tak straszna dla Platformy Obywatelskiej, tak przerażająca i tak pogrążająca środowisko Platformy, że trzeba było przesunąć tę prawdę na po wyborach. Chciałam zapytać o to, co pan myśli na temat tego, że jednak te obrady Sejmu zostały przerwane. Jakie jest pana osobiste zdanie? Nie, no oczywiście jest to... Jest czy to dla Zbigniewa Ziobry? Dla kogo to? Czy dla to Jarosława Kaczyńskiego. Okay. Nazwałbym to polisą ubezpieczeniową. Na albo takim wypadek. Ubezpieczeniem, tak. To jest takie specjalne OC, ubezpieczenie na wypadek przegranych wyborów. Nawet te sondaże publikowane teraz, na początku jeszcze kampanii wyborczej, wskazują na to, że opozycja będzie mieć większość, że PiS może władzę oddać i się panowie ubezpieczają. Przerwanie posiedzenia Sejmu, złamanie zwyczaju parlamentarnego, który funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, wprowadzenie bardzo niebezpiecznego precedensu, no jest groźne dla demokracji. Dlaczego to robią? No po to, żeby pakiet specustaw w razie konieczności oddania władzy wrzucić na czas po wyborach. Na pierwszy ogień. Na pierwszy ogień. I dlatego również, że część z komisji śledczych, no część, VAT-owska też nie wypaliła, ale Ambergold ukazała co? No to, co udało też się przez dwa lata mi wykazać, analizując kariery prokuratorów, którzy zajmowali się Ambergold. Prokuratorzy, którzy zajmowali się Ambergold, zwłaszcza w tym drugim czasie funkcjonowania tej piramidy, bardzo często dostali awanse i powołania od ludzi PiS. Znaczy PiS zamiast rozliczyć prokuratorów od Ambergold, dwie panie prokurator referent powołane do prokuratur regionalnych, prokurator z prokuratury generalnej, który ukrył przed Andrzejem Seremetem ostrzeżenie powołane przez Ziobrę do komisji egzaminacyjnej dla prokuratorów. No, PiS nie chciał o tym rozmawiać, ponieważ prawda pokazuje to, że oni zamiast rozliczać tamtych prokuratorów, awansowali ich. No dobrze, ale to trochę o rozdawnictwie w takim razie. 3000 w 2020, mówię o płacy minimalnej, to tak na wybory prezydenckie, a potem na wybory kolejne parlamentarne w 2023 już 4000. Jakoś tak wychodzi, że za każdym razem, jak mamy wybory, to od razu pensja skacze do góry. Znaczy kosztem pracodawców i kosztem małych mikroprzedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstw, które są podstawą, przecież małe firmy, które czyli są. Czyli co, zaczynają się trudne czasy dla małych i średnich przedsiębiorstw? No oczywiście. No, Jarosław Kaczyński wielokrotnie udowadniał w swoich wystąpieniach te słowa, że przedsiębiorcy muszą sobie dać radę, że tej przedsiębiorczości za bardzo nie szanuje. Zapowiedzi uzależnienia przecież ZUS-u też od dochodu, to są zapowiedzi, które doprowadzą do bankructw wielu firm. My jako Koalicja Obywatelska mamy zupełnie inne rozwiązania. Rozwiązania odciążające pracodawców i dla tych osób, które zarabiają teraz minimalne wynagrodzenie, od roku 2021 roku byłyby to kwoty wyższe na rękę niż w programie PiS-u. Te 600 plus gwarantowane przez Koalicję Obywatelską i zwolnienie przede wszystkim pracodawców ze składek ZUS-owskich, składek NFZ, w części też z PIT-u, ograniczenie w ogóle tego obciążenia dla pracodawcy do 35% jest korzystniejszym rozwiązaniem również dla pracowników, a przede wszystkim nie doprowadza do kłótni, bo czym żyje PiS? PiS żyje jedną wielką kłótnią. Wpierw było szczucie na nauczycieli, potem na lekarzy rezydentów, potem na sędziów, potem znowu na nauczycieli, potem na samorządowców, na dziennikarzy wolnych mediów, a teraz oni
gotują tą nienawiścią, podgrzewają tym ogniem nienawiści kociołek pod nazwą kłótnia pracodawcy-pracownicy. Przecież o to chodzi. No ale, żeby wygenerować kolejny spór, bo oni żywią się tylko i wyłącznie kłótnią. Ale pan tam zawsze dolewa trochę ognia do oliwy. Gdzie? Nie? Ja zawsze merytorycznie, panie redaktor. Ja wiem, ale... Notatki, interpelacje, interwencje, no właśnie, zapytania, wnioski. No właśnie. Ta częstotliwość szczypania, myślę, że pana częstotliwość podszczypywania jest tak częsta, że przypuszczam, nieraz już się pan śnił Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak pan myśli. Różne sygnały do mnie dochodzą też z tamtego środowiska o śnił się różnych pan? Nagonkach. Czy Jarosław Kaczyński czasami o panu śni? We mnie wymierzać. Nie, zupełnie serio. Ja pytam zawsze. Przecież ukazanie tej prawdziwej, pazernej twarzy PiSu, te lewe premie, to był wynik mojej interpelacji ze stycznia 2018 roku. Ale to były zwykłe pytania. To nie jest szczypanie. Znaczy zapytanie, czy ministrowie dostali lewe nagrody, było zgodne z prawem. No to jest mój obowiązek. Absolutnie. Jestem posłem opozycji. Tak, ja to są nasze pieniądze, moje również. Ja mam kontrolować władzę i nie moją winą jest to, że Beata Szydło z panią Kępą i jeszcze z innymi politykami wymyślili sobie system drugich pensji, w sprawie których złożyliśmy projekt ustawy, bo oni tych drugich pensji nie zwrócili. Te wybory 13 października, szanowni państwo, będą wyborami nie tylko nad programem oczywiście, ale również nad rozliczeniem ludzi, którzy sobie przyznali drugie pensje z wątpliwą podstawą prawną po kilkadziesiąt tysięcy złotych, po 80, po 90 tysięcy, jako taki stały dodatek do pensji. My mamy projekt ustawy i gwarantujemy, że po wyborach, gdy wygramy wybory, ten projekt ustawy będzie procedowany. Oni zwrócą to do budżetu państwa. I to ich tak bardzo boli i stąd ich takie wściekłe i nienawistne ataki. Bo tu chodzi też przecież o ochronę ich portfeli. Portfeli, które przez ostatnie 4 lata w tym oligarchicznym systemie bardzo napęczniały. Bardzo napęczniały. No tak. Premier Morawiecki jakimś cudem znał datę wyborów. Są też tacy, którzy znali numer listy, zanim, że tak powiem, został ten numer wylosowany. Czy pisma jakiegoś proroka w środku? Pani redaktor, ja jestem akurat daleki od jakichś takich teorii spiskowych, aczkolwiek jest to ciekawe, że tylu kandydatów PiS pozaklejało te naklejki z numerem listy przed losowaniem. Nie, w tej sprawie powinien wypowiedzieć się jednoznacznie sztab tego ugrupowania. Powinni to wyjaśnić. Sami też doprowadzić do sytuacji, że opinia publiczna ma słuszne pytania, słuszne wątpliwości. Przecież upartyjnienie Krajowego Biura Wyborczego. Nie sędziowie wybierają, tylko ta osoba powoływana jest przez ministra spraw wewnętrznych i to akurat pan Brudziński wyznaczał bodajże szefową KBW. No sami doprowadzają do takiej sytuacji, że ludzie przestają wierzyć w rzetelność, w uczciwość tej władzy. Tam, gdzie nie ma transparentności, tam, gdzie nie ma jawności, tam, gdzie nie ma niezależności urzędników od centrum politycznego, tam rodzą się bardzo głębokie wątpliwości. I to, co jest najgroźniejsze w tej sytuacji, to będą też wybory. Tak. Wybory 13 października. To będzie model państwa. Albo jedna partia, jedna władza, jeden człowiek bierze całość, albo odtworzony zostanie pluralizm taki elementarny. Ale żeby wygrać te wybory, trzeba rozdawać? Co jeszcze można rozdać? My rozdajemy dobry program. My jako Koalicja Obywatelska rozdajemy dobre rozwiązania, akt odnowy demokracji, wyższe płace dla osób najmniej zarabiających i nie tylko, z odciążeniem jednocześnie pracodawców. ZUS liczone od minimalnego wynagrodzenia, czyli wsparcie dla mikroprzedsiębiorczości, dla małych firm, żeby tych firm nie dobijać. Wskazujemy też na to, czym żyją obecnie Polacy, czyli problemy służby zdrowia. Proszę zauważyć, że politycy PiS cały czas gdzieś tam odgrzewają takie spory ideologiczne. Jarosław Kaczyński próbuje gdzieś tam odgrzewać te nagonki na środowisko homoseksualne. Oni czują, że muszą zrobić wszystko, żeby odwrócić uwagę Polaków od spraw dla Polaków zasadniczych. No to jest drożyzna. Proszę zauważyć, że ceny warzyw, owoców, pieczywa, mięsa tak wszystko poszło do góry. Warzywa stają się towarem luksusowym i to już na stałe.
proszę zauważyć drożyznę prądu. Przecież ceny prądu za chwilę wystrzelą, one były zamrożone przez PiS, od stycznia wszystko pójdzie do góry. Jak pójdzie prąd do góry, to ceny, to ta spirala drożyzny jeszcze bardziej się nakręci. Wreszcie służba zdrowia, która jest w stanie agonalnym. To już nie jest uzdrowienie nawet służby zdrowia, to jest jakaś głęboka reanimacja, która jest obowiązkiem opozycji. I my taki plan dobry dla służby zdrowia również mamy. No właśnie, ale jak chcecie wyleczyć służbę zdrowia? Bo to jest program, projekt, który najbardziej w tej chwili interesuje Polaków. Przede wszystkim zwiększenie wydatków do 6%. Do kiedy? W ciągu pierwszych lat. Przede wszystkim zwiększenie liczby asystentów lekarzy, wprowadzenie w ogóle asystentów lekarzy i doprowadzenie do sytuacji, gdzie lekarze, którzy obecnie 20% czasu poświęcają na leczenie, a 80% czasu poświęcają na pracę biurokratyczną, będą odciążeni od spraw formalnych. Odbiurokratyzowanie i zniesienie absurdów w relacji NFZ a SOR-y. Obecnie SOR-y są pokrzywdzone, poszkodowane w relacjach z NFZ. To jest kilka takich rzeczy, które będą bardzo szybko wprowadzone i które doprowadzą do zatrzymania wzrostu liczby oczekujących, ale czasu oczekiwania do lekarzy specjalistów i skrócą kolejki, ponieważ w ostatnich latach te kolejki do lekarzy specjalistów znacznie się wydłużyły, a na SOR-ach panuje dramat. No, SOR-y stały się w wielu miejscach, tak, nie chcę mówić umieralniami, ale naprawdę tam umierają ludzie podczas wielogodzinnego czasu oczekiwania. To jest problem. Wreszcie też przecież stworzymy krajowy magazyn zapasy leków. To, co 2 miesiące temu nagłaśnialiśmy, wielkie braki w aptekach leków na wszystko, na cukrzycę, na nadciśnienie, rosnące ceny leków onkologicznych i to, co też jest bardzo ważne, Polacy nie powinni walczyć sami ze sobą. Nie powinno być wojny polsko-polskiej. My powinniśmy toczyć wojnę z rakiem. Wielki program walki z rakiem, tak żeby w ciągu 7 lat wyleczalność raka osiągnęła poziom unijny. Teraz wiele terapii, które są stosowane w Niemczech, we Francji, nie jest realizowanych w Polsce, bo po prostu Ministerstwo Zdrowia tych programów nie wprowadza. No, Ministerstwo Zdrowia daje 1 000 000 złotych Rydzykowi na fundację. Albo na Fundację Narodową. Albo na Fundację Narodową. Gdzieś te pieniądze są transferowane. Nie ma pieniędzy na skuteczne, nowoczesne terapie onkologiczne. No dobrze, ale leki trzeba za coś kupić i tutaj PiS daje 13. emeryturę na niektórych. A jest w budżecie? Nie wiem. Nie ma w tym budżecie 13. emerytury. My zagwarantujemy, wprowadzimy 13. emeryturę na stałe do budżetu. Ta 13. emerytura, która jest pomysłem Platformy i Koalicji Obywatelskiej, wykorzystana została przed wyborami europejskimi w bardzo przedmiotowy sposób. Porwano nam ten program i jednorazowo wprowadzono jednorazową ustawą, ale jej nie ma teraz w budżecie. To jest właśnie hipokryzja PiS-u. Czyli co, te wszystkie obietnice, one nie mają pokrycia? No, te obietnice są nastawione na... Ale 500+ podobno też miało wyborczy. Nie mieć pokrycia, a jednak... Ale z tego 500+, pani redaktor, zostaje Polakom obecnie w portfelu 250-300 zł. Ceny artykułów spożywczych poszły do góry, chemia poszła do góry, ubezpieczenia komunikacyjne, jak państwo sprawdzicie, w ciągu 4 lat znacznie też poszły do góry, ceny gazu, opłat. W Polsce żyje się znacznie drożej. Ja sam widzę po pośrednich takich zakupach, po 4 latach, ile więcej płacę za koszyk zakupowy na dzień lub 2 dni, nie mówiąc już o pieluchach dla dziecka, czy mleko dla dziecka, czy też nie mówiąc o cenach leków. Jeżeli człowiek zachoruje na banalne jakieś choroby, nie mówiąc już o chorobach bardziej poważnych. No tak, ale idąc do apteki, potem okazuje się, że niektórych leków nie ma, bo jest mafia lekowa. No nie ma walki skutecznej z mafią lekową, nie ma zasobu leków, nie ma systemu magazynowania. Nie ma też reagowania na braki leków, które wystąpiły i występują cały czas. Cały czas brakuje części leków. Ludzie starsi zgłaszają się do mojego biura poselskiego, sygnalizują, że mają problemy z zakupem leków, najczęściej teraz na cukrzycę. To jest bardzo poważne i to są prawdziwe problemy Polaków. Oni chcą jak najbardziej odskoczyć od realiów, wchodząc w jakieś spory, wojny polsko-polskie i wojny światopoglądowe. My rozmawiamy o problemach Polaków i przedstawiamy konkretne rozwiązania. No dobrze, tak zastanawiam się,
a propos konkretnych rozwiązań, bo tutaj mamy pewne rozwiązanie, zostało również w weekend zaproponowane pod kątem nas dziennikarzy, a tak naprawdę zawodu dziennikarza. Słyszał pan o tym? No marzenie no. Jednej partii, jednego wodza. Że sobie nie pogadamy? Żebyśmy sobie nie pogadali, żeby opinia publiczna nie poznała drugich pensji, tych nagród lewych, żeby opinia publiczna nie poznała prawdy o skokach, co państwo też w Onecie opisywaliście. Wziąć dziennikarzy pod but, nałożyć kaganiec, powołać komisje może takie weryfikacyjne, gdzie jedynie słuszni tak zwani dziennikarze, a to de facto pracownicy mediów pisowskich będą państwa oceniać. Bardzo groźna zapowiedź, bo wolne media były zawsze solą w oku PiSu. Zresztą Jarosław Kaczyński, kiedy przejmował z fundacją swoją i ze spółką Srebrna majątek narodowy na placu Zawiszy, tam gdzie to imperium miało jego finansowe jest, bo jest kontrolowane przez jego sekretarkę i gdzie miały powstać te wieże. Przecież jednym z elementów tego imperium były właśnie inwestycje w rynek medialny. Ze spółką Srebrna, kontrolowaną przez Kaczyńskiego, powiązana jest duża część mediów propisowskich. Stamtąd też wielu jest przecież dziennikarzy, którzy pracują teraz w mediach tak zwanych publicznych. Chodzi o to, żeby w Polsce nie było niezależnych mediów. Pani będzie zmuszona przystąpić do jakiegoś samorządu i pani będzie oceniana. Jeżeli pani podskoczy, to pani to się mogę zetnie. Być źle oceniona. Ścięta. Kiedyś telewizja publiczna miała tak zwane karty mikrofonowe, karty reporterskie, karty dziennikarskie. Takie też, że tak powiem, po egzaminie zostawały one przyznawane. Myśli pan, że w tej chwili też coś takiego jest? Czy może to już relikt przeszłości? Czy może właśnie do tego mamy wrócić? To jest ciekawe rozwiązanie. Lepiej nie podpowiadać politykom PiS. Dzienniczki państwo może stworzą jako dziennikarzom. A może takie tabele na lodówkę ocen. Plus, minus? Tak, plusy, minusy. A może będzie tak jak w jednym z filmów, gdzie Krystyna Janda wzywana jest tam na korytarzu. Tak. Jest te korytarze w dalszym ciągu są, więc te sceny można zagrać. Przez pana, który wie, jak materiał filmowy ma wyglądać. No, powiem szczerze, historia zatacza koło w sposób bardzo niebezpieczny. To są rozwiązania rodem z Białorusi, z Rosji. Ale dobrze, że one przed wyborami się okazują, ponieważ 13 października nasi widzowie będą mogli ocenić nie tylko, czy chcą rozliczenia PiSu za te lewe pensje, czy chcą sprawnej i skutecznej służby zdrowia, czy chcą państwa transparentnego, jawnego, ale też tego, czy chcą mieć wolność w mediach. Jeżeli ktoś lubi oglądać sobie telewizję pisowską, niech sobie ogląda, ale przecież te kanały kłamstwa, zacietrzewienia, manipulacji, no nie mogą dominować, bo za chwilę nie będzie wolnych portali, nie będzie wolnych gazet, nie będzie wolnych tygodni. No dobrze, ale jak pan wszystko koszty, będzie na Nowogrodzkiej uzgadniane. Jak pan kończy każdy dzień? Czy ogląda pan jednocześnie jeden po drugim program informacyjny codziennie wieczorem? Nie, ja zupełnie nie oglądam tak zwanych mediów rządowych. Ja zapoznaję się z informacjami na portalach internetowych, czytam obiektywne, wolne gazety i te trochę bardziej konserwatywnym profilu i te o profilu bardziej liberalnym, natomiast bolszewickich mediów nie czytam. 13 wybory. Tym razem chce pan się rozstać z Sejmem, a przywitać z Senatem. Nie szkoda będzie? Nie. Ja a dlaczego taka decyzja? W moim okręgu startuje wojewoda kujawsko-pomorski, który jest bardzo bliskim współpracownikiem. Ale to były trzy kadencje? Trzy kadencje w Sejmie, który jest bardzo bliskim współpracownikiem ojca Tadeusza Rydzyka. I ja nie mogę pozwolić na to, żeby reprezentantem Inowrocławia, Mogilna Żnina Nakła był wojewoda w Senacie, był wojewoda, który korzystne decyzje... Czyli to był prawdziwy powód? Tak, który korzystne decyzje dla ojca Rydzyka podejmował. Inowrocław jest takim bastionem na drodze, na tej marszrucie PiSu na zachód. Koalicja osiąga u nas rekordowe wyniki w skali województwa. Miasto jest solą w oku i cierpi z tego powodu. Miasto jest solą w oku Jarosława Kaczyńskiego, ale zrobię wszystko, żeby się udało. Żeby się udało i żeby ten senacki okręg bardzo ważny, inowrocławski, wygrać. No dobrze, bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie wielkie. I do zobaczenia. Dziękuję, panie redaktor. Dziękuję, pasy koniecznie. Tak jest.